Szanowni Państwo, dzisiaj wspólnie z pozostałymi zastępcami prokuratora generalnego podjęliśmy decyzję o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Adama Bodlara, Jacka Bilewicza i inne działające z nimi osoby w związku z bezprawną próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego i próbą zastąpienia go przez prokuratora Jacka Bilewicza. Pracuję w prokuraturze od 26 lat. Nigdy nie przypuszczałem, że będę zmuszony do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego. Działanie prokuratora generalnego Adama Bodnara złamało prawo. W tym naruszyło uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nieudolna próba obejścia przepisów prawa o prokuraturze, które wprost przewidują pisemną zgodę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na odwołanie prokuratora krajowego. Wczoraj w godzinach wieczornych wspólnie z zastępcą prokuratora generalnego Robertem Hernandem zwróciliśmy uwagę prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi, że łamie prawo. Osobiście wskazałem, że jest jeszcze możliwość wycofania się z bezprawnych działań. Szanowni Państwo, stan ten powoduje potężny chaos w tak ważnej instytucji państwowej, jaką jest prokuratura. Wpłynie to negatywnie na jej funkcjonowanie i walkę z przestępczością. W demokratycznym państwie prawa podstawą działania organów państwa są akty prawa określone w Konstytucji, a nie opinie prawne pisane na zamówienia polityków. Apeluję do prokuratorów. Stosujcie prawo, a nie opinie prawne. Stosujcie się do decyzji i poleceń legalnie powołanych przełożonych. Nie ulegajcie naciskom medialnym. Pamiętajcie, że waszym zadaniem jest stanie na straży prawa i walka z przestępczością. Nie bójcie się.